Szanowni Państwo, myślę, że taką grą, na którą stawiamy w pierwszej połowie roku, jest Pitagoras. To jest gra o matematyce, ale bardzo fajna. Pozwala na niezłą zabawę, ale też na ćwiczenie matematyki, więc sądzimy, że ona będzie fajna dla rodzin, ale też na przykład dla szkół. Jak w to gramy? Mamy dwie kostki. W wersji podstawowej są to dwie kostki niebieskie. Jedna ma dziesiątki numeryczne, druga jednostki numeryczne. Od razu w grze są kostki dla młodszych i starszych graczy, czyli jeśli gramy z młodszymi graczami, to zamieniamy kostkę z większymi numerami na kostkę z mniejszymi numerami, a jeśli już się nagraliśmy i gramy z zawodowcami albo z dorosłymi wieczorem przy winku, albo przy wiśniówce, to możemy zamienić kostkę taką na kostkę z wyższymi numerami, żeby troszkę utrudnić. Sprawdźmy sobie wersję podstawową. Matematyka jest Pani mocną stroną. Sprawdzimy. Co robimy? Wykładamy 5 kart. Wykładamy 5 kart i rzucamy kostkami. Wynik odczytujemy w prosty sposób. 23. Zadanie graczy jest takie, z kart, które są tutaj w głowie, używając działań matematycznych, trzeba je tak ułożyć, nie wszystkie, można wykorzystać tylko część, żeby powstało 23. Na przykład, już ja mówię, jakie jest rozwiązanie tego zadania. 20, 6 podzielić na 2 to jest 3, 20 plus 3 daje nam 23. Jeśli okay. zrobiłem to jako pierwszy, krzyczę mam, bo wszyscy naraz myślimy i te karty są moją nagrodą. Biorę je jako punkty zwycięstwa. Czyli możemy dokonywać dowolnych tych... Tak, dowolnych operacji matematycznych w wersji podstawowej, dodawanie, odejmowanie, dzielenie, mnożenie. W wersji rozszerzonej jest też potęgowanie, no ale to już wyższa szkoła jazdy. Dokładam karty tak, żeby ich było 5. Po raz kolejny rzucam kostkami, 48, no i proszę bardzo. I kombinujemy. Proszę bardzo. No, nie będę złym człowiekiem. 5 odjąć 2 to jest 3, 3 razy 16, 48. To są moje punkty. Ja lubię matematykę. Świetnie. Gdyby się okazało, że jestem gamoniem, albo chciałem być pierwszy, żeby i mówię, że wiem, jak to zrobić i nie wiem. Bo nie, jak już powiem, że wiem, to nie mogę kombinować. Jasne. Powiedzmy, że się pomyliłem, to te karty są rozdawane dla pań jako bonusy. Tak? Ja się pomyliłem, wy dostajecie te bonusy. Losujemy karty na nowo, rzucamy kostkami. Na koniec gry wygrywa ten, kto ma najwięcej kartów, oczywiście, bo to jest talia. W wersji dla młodszych dzieciaków używa się, jak powiedziałem, mniejszej kostki oraz usuwa karty z większymi numerami. W wersji dla dorosłych, czy bardziej zaawansowanych, czy dzieci z klas, powiedzmy 4, 5, 6, zamiast kostki tej niebieskiej używa się kostki czarnej, gdzie są większe liczby. Cała gra szybkie, fajne, a jednocześnie uczy matematyki, więc moim zdaniem jest to bardzo fajny projekt na przykład dla szkoły, bo w sposób atrakcyjny, w gamingowy sposób mały dzieciak po prostu ćwiczy matematykę, tak? A jednocześnie jest zabawa, bo to nie jest nudna gra. My wydaliśmy, może jeszcze to powiem, rok temu wydaliśmy też grę Archimedes i to jest gra troszkę na innych zasadach, nie będę szczegółowo ich opowiadał, ona jest prostsza. Powiedziałbym, że Archimedes jest grą dla dzieci gdzieś do drugiej, trzeciej klasy, bo to jest też działania matematyczne, ale na mniejszych liczbach i prostsze to jest. Natomiast to jest gra, która w tej wersji podstawowej to już są raczej klasy 4+, ale można to zredukować przez użycie odpowiedniej kostki albo podnieść. Super. Tyle. Fajnie, na to stawiamy wiosną tego roku. To my też postawimy. Super. Mam nadzieję, że się przydałem do czegoś. To zdecydowanie. Bardzo dziękuję.